Lato w Gdańsku w dobie jarmarku dominikańskiego to jest jeden wielki korek. Więc jak chcecie odwiedzić nasze cudowne, piękne miasto, to najlepiej przylećcie samolotem, pociągiem albo hulajnogą do Gdańska. A tak całkiem poważnie, to cały czas nie daje mi spokoju informacja z wczoraj z niemieckiej gazety Tagesspiegel, gdzie redaktor publikujący artykuł wskazał, że pełnomocnik rządu do spraw współpracy z Niemcami, polskiego rządu, zrównuje powstanie warszawskie do zamachu na Hitlera dokonanego przez Klausa Stauffenberga w 1944 roku. Wiecie, kim był Klaus Stauffenberg? To był niemiecki nazista, pułkownik, który, poczytajcie sobie jego listy do żony z czasów, kiedy przebywał w okupowanej Polsce przez Niemców. Nazywał nas pod ludźmi, motłochem, nie ukrywał swojej nienawiści do Żydów, a o Polsce mówił, że ona może być wtedy, kiedy będzie niemiecką kolonią i zapewniać będzie tanią siłę roboczą dla Niemców. Wtedy Polska może istnieć w takiej okrojonej formie. No cóż, jeżeli zdaniem przedstawiciela polskiego rządu, który ma się zajmować współpracą z naszym zachodnim sąsiadem, to jest to samo i wpisuje się oba wydarzenia w tak zwany ruch opory wobec nazistów w Europie, no to ja się łapię za głowę i się nie dziwię wcale, że ta współpraca z Niemcami za rządów Tuska wygląda tak, jak wygląda. Miała wyglądać wspaniale. Niemcy mieli nam pomagać we wszystkim, w czym się da, a na razie nie dali nic. W zamian my dajemy wszystko łącznie z naszą godnością. Straszne.